No i napisaliśmy, że bardzo dziękujemy, że dojechaliśmy, udało się. Wchodzę na Instagram, a to... Beautiful life, beautiful. Co tam, co tam? Dzień dobry, milordy. Ta-dam. Witajcie w Bagbara. Czyli miasteczko portowe tuż u wybrzeży Tajlandii. Tak, dobra, a dzisiaj w sumie mamy plan, że opowiemy wam, porównamy i przedstawimy wam, jak to wygląda autostop na tle innych krajów i ogólnie na tle tego, jak się nam wydawało, a jak jest w rzeczywistości. Tak. Ale najpierw musimy coś wszamać, bo zaraz mnie rozszarpie ta babka. Tak, więc dlaczego my zdecydowaliśmy się na to, żeby podróżować autostopem? Nie robimy tego zawsze. Zazwyczaj jak mamy większą odległość do pokonania to i więcej czasu, to wtedy po prostu decydujemy się na łapanie stopa. I robimy to tylko i wyłącznie dlatego, żeby po prostu poznawać ludzi tutejszych po prostu. To jest najfajniejsza opcja, żeby pogadać z kimś, porozmawiać na temat tego, co się dzieje akurat w kraju, jakie jest jego życie. Też ludzie są bardzo nas ciekawi, więc możemy też się powymieniać po prostu doświadczeniami. No i wydaje nam się, że z naszych podróży autostopowych, których już troszkę mieliśmy, no najfajniejsze po prostu historie się zawsze wywiązywały. Czy na przykład ktoś nas zaprosił, gdzieś pokazał nam fajne miejsce, gdzie później mogliśmy właśnie spać albo coś zjeść fajnego. To po prostu są takie informacje z pierwszej ręki. No dokładnie, tak jak my podróżujemy i śpimy właśnie po hostelach, no to nie jesteśmy w stanie też nawiązać takiego kontaktu właśnie z tutejszymi ludźmi, mieszkańcami. Tak. A kurczę, no w tym autostopie, no i to jest też mega, że to jest taka transakcja wiązana, że z jednej strony oni nas zabierają, podwożą nas w dane miejsce, tam gdzie chcemy jechać i oni akurat też jadą w to samo miejsce, ale z drugiej strony, no oni też są tak na maksa nas ciekawi i zawsze jak nas ktoś bierze, no to zawsze się nas wypytuje, jak, czemu tak podróżujemy, w ogóle skąd jesteśmy, jak to tam u nas wygląda, chcą nam też pokazać z jak najlepszej strony ten ich kraj, te ich miejsce. Polecają często różne naprawdę, czy parki, które warto odwiedzić, muzea, czy jakieś naprawdę no, rzeczy, które no, w życiu byśmy się sami tak. tego nie dowiedzieli, bo po prostu byśmy o tym nie wiedzieli. Nie? Patrząc szczerze, wiadomo, że sobie zaoszczędzimy trochę, jeżeli zamiast wydawać na autobus weźmiemy stopa, natomiast no, w naszej takiej perspektywie no, kilkumiesięcznej podróży no, wiele to nie zmieni. Nie zmieni, nie? Zwłaszcza, że tutaj podróżowanie w Azji tak. jest bardzo tanie. Autobusy, busy są bardzo tanie. No więc to jest naprawdę mega przygoda tak. i fajnie. Więc jak w ogóle wygląda autostop w Tajlandii? O tym, na temat autostopu właśnie w Tajlandii dość sporo czytaliśmy, że jest to naprawdę świetny kraj dla autostopowiczów, że troszkę tutaj ci Tajowie nie rozumieją, czym jest autostop, ale że nie ma najmniejszego problemu ze złapaniem stopa. Natomiast to... Tak wyczytaliśmy wcześniej, tak. nie? I tak się nam wydawało, że o, to przecież lajtowo, tak sobie... Że nie ma problemu no. i w ogóle. Natomiast to, z czym my się tutaj spotkaliśmy, to jest zupełny brak znajomości, pojęcia autostop, w ogóle słowa autostop. Tego się nie da nawet przetłumaczyć im, co my I chcemy. Kompletnie nie czają, o co i nie rozumieją. Dla nich to jest po prostu coś niezrozumiałego i zawsze po prostu, no parę razy chyba nam się zdarzyło, że nie, ale przeważnie nas zabierają na przystanki autobusowe, dworce, PKP. Dzwonią po taksówkę. I wiecie, no i w tym momencie... Jak, no naprawdę mamy dużo wyrozumiałości, cierpliwości, jesteśmy im bardzo wdzięczni za to, że tak się zachowują, to czasem to naprawdę jest niezręczne, no bo przyjeżdża na przykład minivan, który mówi, że chodźcie, ja was zabiorę za ileś tam batów w to miejsce. I zadzwonił po to ten pan, który z nami rozmawiał. No i w tym momencie co mamy zrobić, nie? No z jednej strony jesteśmy mu wdzięczni, ale z drugiej strony no nie chcemy to jechać. Tym bardziej, więc... że mówimy, że właśnie to jest pięć razy na przykład właśnie tak. powtarzaliśmy, że no bus, no taxi, it's okay, my tam tak. sobie znajdziemy, nie? Że spoko, przyjechaliśmy tutaj z północy, więc on... Niby czaj, i wszyscy okej. I patrzymy tylko w telefon grzebie, tak. nie? I już dzwoni, da, a my no taxi, no money, no van, only hitchhiking, you know? No, i po prostu jedna babeczka nam po prostu wyciągnęła pieniądze i zaczęła dawać. My już wtedy tak zgłupieliśmy, że my nie, że absolutnie, że to jest właśnie taka forma podróżowania i też...
No jest to na tyle czasem uciążliwe, że oni też stoją przy tobie. Że na przykład nie rozumieją ani co ty do nich mówisz, ani oni nie potrafią posługiwać się językiem angielskim, ale twardo będą przy tobie stać i będą ci próbowali pomóc, mimo że nie mają żadnego pojęcia jak. A ty widzisz, auta przyjeżdżają, no a tu bratem a to wiecie, nie? I też co jeszcze ciekawe, że czasem właśnie jak się machamy, pokazujemy naszą tabliczkę, gdzie chcemy jechać, no to już się ktoś zatrzymuje, no i nas myśli, że my po prostu wołamy o pomoc, że nie wiemy jak tam się dostać i nam czasem tłumaczą, że o 60 km w tamtą stronę, w tamtą stronę. Na rękach piszą, że 60 km tam, a my... No my właśnie no... Dlatego co stoimy, nie? No więc to są prześmieszne sytuacje, no my jesteśmy tak świeżo... I czasem świeżo... się właśnie zbiera i właśnie czasem no musieliśmy się po prostu ewakuować, bo stoimy w danym miejscu, przychodzi jakaś jedna osoba i nam pokazuje, że o daleko 60 km, call i zaraz woła kogoś innego i zbiera się grupka ludzi wokół jesteś nas. Jesteś otoczony po prostu wianuszkiem ludzi i tylko słyszysz jak powtarzają w kółko twoją destynację, nie? I coś próbują, tylko właśnie no to jest też takie no fajne, bo oni wszyscy próbują znaleźć jakieś rozwiązanie, gdzieś dzwonią do kogoś. Tak, tylko ty jesteś na, za przeproszeniem, kaczej dupencji na środku jakiegoś pola czy na stacji benzynowej, gdzie nie ma busów i oni się strasznie tym stresują, że oni mówią, że tutaj nie ma busa i co oni mają teraz zrobić. Dzwonią i tylko słyszysz... Tak. Więc my no, to wtedy po prostu czasem się uciekamy. Ulatniać, o thank you i uciekamy za zakręt i stoimy dalej. Tak, uciekamy po prostu, żeby wiecie. Nie? I wydawało się nam, że się już dogadaliśmy, że wiadomo co chodzi, no to i tak nas... wysadzali i właśnie zawozili nas na przystanek autobusowy, czy to jest właśnie najgorsze w autostopie, że najtrudniejsze jest, żeby się wydostać właśnie z miasta, no bo jednak w mieście jest dużo samochodów, ale praktycznie żaden z tych samochodów nie jedzie daleko, tylko obok do sklepu czy coś, więc jak już się wyjedzie z centrum miasta na tak zwaną wylotówkę, no to już jest górki, no bo jednak jadą samochody, to cię ktoś prędzej czy później weźmie, więc jak znowu wjedziesz do miasta, to się tylko... To jest drama. Tak, jeśli chodzi o samo próbowanie autostopu w Azji, to myślimy, że najważniejszą rzeczą jest to, żeby zapisywać na kartce, którą trzymasz, najbliższą naprawdę miejscowy mieścinę, czy wioskę, czy właśnie jakieś małe miasteczko, po prostu najbliższą, bo jeżeli ty... I po tajsku, bo jeżeli ty napiszesz jakąś odległą 60 km miejscowość, to na przykład jak oni tam nie jadą, ale jadą po drodze, to oni cię nie wezmą, bo już mówią, że oni tam nie jadą, nie? No bo oni jadą tylko 10 km na przykład, nie? I co jest też ważne, nazwa musi być zapisana tej miejscowości po tajsku, bo tutaj no jednak oni nie za bardzo kojarzą właśnie nasze nazwy, nasz alfabet. I to, co my najczęściej robiliśmy, to po prostu szliśmy do na przykład sklepu i prosiliśmy, żeby pani nam zapisała daną nazwę miejscowości po tajsku. Albo ja właśnie kopiowałam z Google Maps, przepisywała Justyna. Tak, no. Ale to, co się nam mega przydało, co nam spotkaliśmy, podwiózł nas taki chłopak, no i właśnie on też nie czaił, co to jest ten autostop, no ale się z nim dogadaliśmy, wytłumaczyliśmy to i w ogóle był taki ucieszony, no my też się cieszyliśmy, pogadaliśmy sobie, poszliśmy też na kawę. No i właśnie to, co on nam zrobił, napisał nam list po tajsku z wyjaśnieniem, co to jest, gdzie jedziemy i że jak ktoś nas zabierze chociaż troszeczkę, to będzie super. Tak. No i ten list nam mega pomógł. Bardzo. Że pokazywaliśmy go ludziom, chociaż i tak, mimo tego, że tam było wszystko napisane, to jak czasem ktoś się zatrzymywał, pokazywaliśmy mu list, to no i patrzymy, że dzwoni gdzieś, nie? A my no taxi. I też co jest bardzo przydatne w takich sytuacjach, to jest tłumacz Google'a, gdzie my tłumaczymy z języka angielskiego to, co chcemy powiedzieć na język tajski i w ten sposób naprawdę słówko do słówka i zawsze jesteśmy w stanie się dogadać. Ale ogólnie super, no takie historie, jak nas ludzie pod... Akurat wczoraj jak jechaliśmy, też dość sporo jechaliśmy na pace, więc nie nawiązywaliśmy tych znajomości. Tak, i to tak. Więc to jest troszkę takie słabsze. Natomiast też no tyle ludzi poznanych, tyle historii. Potem właśnie to, co jest śmieszne, bardzo często też się wymienimy czasem Facebookiem czy Instagramem i potem nas...
wchodzisz dobra. Wieczorem na fejsa, a tutaj masz normalnie 5 zdjęć. Ty jak wcinasz bułkę, ledwo bo... A nie wiecie, mina ten, za chwilę Tomek gdzieś tam kawę pije z ukrycia, czy czachnięte foty. Albo wspólne, które sobie zrobiliśmy, no po prostu wczoraj to się tak uśmialiśmy, bo my przychodzimy, wchodzimy na fejsa, a tutaj już nasze zdjęcie, już opatrzone naszymi imionami. No, i później hula. Też Instagram też wrzucony i później też rozmawialiśmy właśnie z naszym jednym kierowcą, no i napisaliśmy, że bardzo dziękujemy, że dojechaliśmy, udało się. Wchodzę na Instagram, a to print screen naszej wiadomości, że jest, udało się, dali radę, dotarli, że gratulacje, nie? To jest takie kochane, że naprawdę, no mega, mega, mega miłe. Jeszcze porównując autostop w innych krajach, w których mieliśmy okazję tak się poruszać, no to Tajlandia wypada naprawdę trudno i nie tak. Jest to łatwo się przemieszczać stopem. Trzeba mieć bardzo dużo czasu, jest to czasochłonne i tak jak my przejechaliśmy 350 km, no to nie jest dużo. No, 10 godzin. 10 godzin. 12 stop. Na północy Tajlandii zajęło nam chyba mniej więcej taka sama odległość, no 6 godzin. 5-6 godzin. Więc na północy Tajlandii było dużo łatwiej z tym. Dla nas takim rajem autostopowicza, gdzie było super, łatwo, przyjemnie, ludzie... Tak ci. A szukali to Gruzja. Praktycznie całą Gruzję zjeździliśmy właśnie tym stopem i tam takie najprzyjemniejsze i najbardziej wzruszające historie tak. Mamy właśnie z podróży autostopem. No i tam właśnie, no czy mieliśmy tabliczkę z miastem, gdzie jedziemy, czy nie, no to ludzie zatrzymywali się, pytali, gdzie jedziemy, podwozili nas nawet kawałeczek, bardzo chętnie opowiadali wszystko o ich regionie, rozmawialiśmy, no naprawdę na takie różne tematy i takich różnych historii się dowiedzieliśmy, na których byśmy nie mieli szans natrafić. Tak. Podróżując normalnie busem czy. I tam też w Gruzji wszyscy dokładnie wiedzą, co to jest autostop, wiedzą jak on działa i tam nie ma żadnego po prostu zawahania się, jeśli chodzi o zabranie autostopowiczów. Też Gruzini nie boją się autostopowiczów, to też jest ważne, bo na przykład w Tajlandii, no my mieliśmy kilka takich sytuacji, że nam otwarcie później właśnie w rozmowie Tajowie opowiadali, że oni się nas bali, że oni nie rozumieli, o co chodzi, coś nienaturalnego. Że stoją dwa białasy tak. Przy drodze już późno, nie, że... Tak. Że właśnie bali się, że my coś im zrobimy, nie? W Gruzji absolutnie. Zaproszą cię do domu na jedzenie, ugoszczą. W ogóle jeszcze cudownie, w Gruzji, jak jeszcze się też powie, że się z Polski, to już w ogóle... No, tam czujesz się jak król wtedy normalnie. Tak, cię lubią, no. Gruzja to w ogóle najeden z fajnych. Tak, pięknie, więc bardzo polecamy autostop w Gruzji. I tak samo jeszcze jeździliśmy w Norwegii autostopem i tam też było łatwiej, mi się wydaje. Tak, nie? Też było. No bo łatwiej. Jednak ludzie też, no po angielsku większość jednak mówiła i też ludzie wiedzieli, co to jest. Może nie zatrzymywali się tak chętnie i często jak w Gruzji, no ale jak już ktoś się zatrzymał, to wiedział, o co chodzi i po co na co. Dokładnie. No dobra, tak kończymy powoli, nie? Gadamy i gadamy, ale wiecie co, żeby też nie było, żeby was nie zrażać do autostopu w Tajlandii, bo on jest naprawdę super przygodą, tak. Bo my naprawdę nie żałujemy żadnej godziny spędzonej na właśnie gdzieś tam szukaniu samochodu, tylko że naprawdę potrzeba cierpliwości, dużo czasu i też wyrozumiałości dla Tajów, no bo też nie ma co się denerwować, złości, że ktoś cię nie rozumie, po prostu z uśmiechem trzeba przeczekać swoje, no i ruszać dalej. Tak jest.